Nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek, kto sympatyzuje z Odrą Opole i choć trochę spróbował rytmu biegowego, nie skorzysta z tej imprezy. Ta impreza jest właśnie dla tych, którzy kochają sport, sympatyzują z Odrą Opole i chcieliby aktywnie spędzić z nami czas. Klub sportowy Odra to jest piłka nożna, ale musimy pamiętać, że pierwsza impreza, która została zorganizowana w 1945 roku, to był właśnie bieg uliczny i do tej tradycji wrócono rok temu. Zorganizowane kibice Odry i klub zorganizował również przy udziale Urzędu Miasta czy Mosiru, zorganizował bardzo fajną imprezę. Imprezę tak naprawdę przeznaczoną dla wszystkich, dla tych biegających, dla tych truchtających, dla tych chodzących z kijkami Nordic Walking, więc jestem przekonany, że również teraz zjawi się duża grupa mieszkańców, sympatyków, biegaczy, zapaleńców na Wyspie Bolko i w Parku 800-lecia, żeby wspólnie po prostu zażyć tej rekreacji, poruszać się na świeżym powietrzu. A jeśli chodzi o organizację i w ogóle bieganie w Opolu, biegi, to ja jestem przekonany, że ta frekwencja będzie, bo nie ma imprezy biegowej w Opolu, która się odbywa przy małej frekwencji, czy która się nie udaje. Po prostu jest zapotrzebowanie na biegi, jest zapotrzebowanie na aktywny tryb życia, a bieganie jest najprostszą formą rekreacji, więc jestem przekonany, że również 11 czerwca Parku 800-lecia i na Wyspie Bolko zobaczymy wielu biegaczy. I chcemy to kultywować, chcemy to rozwijać, ponieważ to jest międzypokoleniowy klub zarówno Opole, jak i całej Opolszczyzny. Czyli rozumiem, pod agendą prezesa cała drużyna będzie biegła w tym biegu? Cała na pewno nie, ale z pewnością kilku zawodników weźmie udział w tej imprezie biegowej. A na pewno wielu naszych młodych adeptów z naszej akademii również będzie chciało się sprawdzić na dystansach zarówno tych krótszych, jak i podejrzewam o tych średnim i na długim. I będziemy korzystali z uroków Wyspy Bolko i Parku 800-lecia. Bezpieczne warunki do biegania, nie ma zagrożenia samochodami, piękna aura przyrody, bo to zawsze sprzyja, gdy się biega w tym terenie. Trasy opracowane i przygotowane przez pana Artura Góralczyka ze Stowarzyszenia Bieg Opolski, a więc znowu bardzo dobrze rozpoznane, bardzo bezpieczne, optymalne dla biegaczy. Nie tylko zapraszać, zapisywać się, rejestrować i korzystać z uroków tej możliwości. Startują wszystkie biegi z Parku 800-lecia na wysokości parkingu. O 17 przewidujemy start dystansu 1945 metrów. Jest to bieg skierowany głównie do najmłodszych uczestników. O 17.50 wręczenie nagród na tym dystansie, czyli 3 kwadranse jest przewidziany czas na pokonanie tego dystansu. Jeśli ktoś nie zdąży, to niestety będzie musiał zejść z trasy, bo zaraz ruszają następni. Zaczynamy. O 17.50 wręczenie nagród, o 18.00 rusza bieg na 10 km, o 18.30 bieg na 5 km i około godziny 19.45 planujemy, że wszyscy biegacze dotrą do mety i będziemy mogli wręczać nagrody i świętować. Ponieważ Park 800-lecia, no to nie zabraknie tam atrakcji, tak? Właśnie i dla najmłodszych, i dla tych, którzy będą przypadkowymi widzami, i dla tych, którzy przyjdą wspierać, kibicować swoim najbliższym. Tego będzie, mam nadzieję, dosyć sporo. I tak jak w zeszłym roku będziemy się starali, żeby każdego dnia gdzieś tam zaskoczyć jakąś kolejną inicjatywą, czymś nowym, co będzie towarzyszyło naszej imprezie. Będziemy nagradzali na pewno najszybszych na każdym dystansie w kategoriach płciowych, czyli najszybszych mężczyzn, najszybsze kobiety. Na każdego biegacza, który ukończy bieg, będzie czekał pamiątkowy medal, butelka wody i pamiątkowy gadżet. Na tych, którzy będą najszybsi, będą dodatkowe statuetki. Mamy nadzieję, że uda się także inne nagrody dla tych najszybszych, najlepszych wręczyć. Jedno, co warto zauważyć, na biegu dziecięcym nie będziemy wyłaniali najszybszych. Tam liczy się udział, tam chodzi o to, żeby się zmobilizować, żeby dzieciaki pokonały ten dystans. Każdy dostanie medal. Każdy ma się dobrze bawić, każdy ma dać z siebie wszystko i poczuć, że to jest świetna rozrywka w niebiesko-czerwonych barwach.